No i jeszcze taka krótka informacja odnośnie pieniędzy i internetu. Pani domu! O, uważaj! Uważaj, żebyśmy tu nie spadli. To już jest wszystko inne. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Witamy się dzisiaj z Wami z miasta Kenitra. No i dzisiaj taki dzień, że zabierzemy Was do stolicy Maroka, do Rabatu. Rabatu. Nockę spędziliśmy tutaj na tym parkingu przy ulicy, było bardzo cicho, tam z tyłu jest ocean. Pochodziliśmy sobie wczoraj wieczorem fajnie po plaży, piękna, olbrzymia plaża z cudownym zachodem słońca, typowo afrykańskim, no kolory po prostu niesamowite. Chyba, jaki widzieliśmy. No miasto jest bardzo nowoczesne, dużo restauracji, jakieś sushi bary, jakieś paryskie restauracje, po prostu byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, w ogóle ludzie poubierani też bardziej po europejsku, mniej tak, że tak powiem, restrykcyjnie, mniej konserwatywnie, tak jak widzieliście w mieście Ahijas, jak byliśmy. No to tutaj tak, to jest po prostu przeskok całkowity. Niby bardzo dwie ładnie. Godziny drogi stamtąd, ale przeskok totalny. Tak, no ale musimy się troszeczkę wyszykować, no bo jak wiecie, stolica zobowiązuje, musimy jakoś wyglądać, także idziemy. się ogarniać. No i jeszcze taka krótka informacja odnośnie pieniędzy i internetu, bo było od Was dużo pytań na ten temat. Walutą obowiązującą w Maroko jest dirham marokański. Występuje tu w nominałach 50, 100, 200. Różni się kolorami, bo na każdym jest wizerunek króla Mohameda VI. Monety są 1, 2 dirhamy, 5, 10 i 20. Kurs jest stały, niewiele się różni. Można wymienić w jakichś małych sklepikach, w kantorach, w banku, na poczcie. My pierwsze nasze euro wymieniliśmy na dirhamy w takim małym przydrożnym sklepiku, zaraz po przekroczeniu granicy. Można było tam kupić wszystko, wymieniliśmy tam pieniądze i kupiliśmy kartę do internetu. Pierwsza karta to była karta Invi. Tutaj nam poradziła ekipa Van Paweł, Maja i Michał, dzięki wielkie. Jest do tego aplikacja, za 15 euro jest 75 giga, ale to już więcej informacji znajdziecie na naszym blogu. Monika szykuje artykuł. Drugą kartę to jest karta operatora Maroc Telecom. Mamy dwie różne karty, żeby mieć zawsze z Wami kontakt. Także no, jak jedna karta ma trochę słabszy zasięg, to używamy tej drugiej. No i tutaj sytuacja już nie wygląda tak kolorowo, no bo za 5 giga jest 50 dirhamów, czyli 5 euro. Także 10 giga, 10 dirhamów, 100 dirhamów, 20 giga, 200 dirhamów. Także tak to wygląda. Także no bardziej się opłaca tą kartę. No ale tak jak już Wam mówiłem, wszelkie informacje odnośnie przekraczania granicy, ceny promów, jak to wszystko wygląda, kursy walut i inne informacje jeszcze bardziej dokładne znajdziecie na naszej stronie internetowej terasfera.pl. Monika pisze właśnie artykuł. No i tak jak już wspomnieliśmy, wybieramy się do stolicy, więc no, chcemy jakoś wyglądać. Paweł wybrał sobie swoją jedną z koszul, ale jak widać trochę ten jego sposób na rolowanie się nie sprawdza. No bo to jest taki materiał akurat. Mi się wydaje, że następne już będą trochę lepsze. Ale my słuchajcie, mamy żelazko i w końcu je przetestujemy, bo już woziliśmy je, nie wiem, z półtorej roku, ale nigdy go nie używaliśmy. Tak, takie turystyczne, zwykłe żelazko na 220. Składa się, o, i fajnie można je zapakować. Mhm. Jest takie płaskie. No, zobaczymy, czy działa. Jeszcze jestem ciekaw, ile to żelazko będzie pochłaniało energię. Jest 12,6. Monika, włączaj. 12,3. Okej, 0,4. No to początek. Volta. Ale ono się teraz grzeje, potem tak. Pewnie trochę mniej będzie schodziło. Ale słuchajcie, co jest ciekawe, ono jest nawet, ma tutaj opcję na parę. I mamy tutaj kubeczek. Mini, mini. Do nalewania, gdzieś tu nalewa się wody. Ale czad. No. A tu jest przycisk. Dobra, i to nie jest reklama taka a propos. Moniki gadżet. Pani domu. Pani domu. Słuchajcie, jestem mile zaskoczony, bo dosłownie sekundę temu włączyliśmy, już się nagrzało.
No i z powrotem wskoczyło na 12,7 teraz. Wow! Volt. Słoboczek prasuje. Ale czad. Dobra, zobaczymy tutaj te zagnioty, jak sobie poradzi. Ty, no elegancko. Idealnie. Wow, jak kurczę, jak prasuje fajnie. No co ma nie prasować? Temperaturka jest, no to prasuje. Koszula wyprasowana, myślę, że jestem gotów już na stolicę Maroka, nie? Francja elegancja. Hej, yo! Do Rabatu ruszyliśmy lokalną drogą. Widząc bryczki jadące pod prąd, szybko przekonaliśmy się, że jeśli obowiązują tu jakieś zasady ruchu drogowego, to są całkiem różne od tych, które znamy z Europy. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, co nas czeka w Rabacie. O, Boże! Może się przestraszyło. Nie, no masakra, to jakieś pociągi. No i tutaj raczej mnie nikt nie wpuści. Nie ma szans, trzeba się wbijać. O. Każdy jedzie, gdzie chce. A zaraz będziemy wjeżdżali do Rabatu. No Rabat jest po drugiej stronie rzeki. A tylko, że nie wiem, którym pasem mam tu jechać, bo... Oh my God. No i pięknie, z pięciu pasów nagle się zrobiły trzy, a na rondzie było ich chyba siedem. A teraz dwa. Tak, przejeżdżamy przez most, wjeżdżamy do Rabatu. To jest właśnie to. No i gdzieś tutaj jest nasz parking. No i jesteśmy na parkingu i tu mi pan kazał jechać chodnikiem, żeby tu pominąć trochę. No dobra, no to co, to ja jadę tu. Uważaj, żebyśmy tu nie spadli. No, kazał mi tutaj objeżdżać chodnikiem. Ale czad. Najlepsze doświadczenie w moim życiu, jeżeli chodzi o driverkę. Krótko zwięźli na temat. Żadne rulesy nie obowiązują. Z jednej strony mi się to podoba, bo jadę na rondo i gdzie chcę, to skręcam. Się nie martwię. Rabat położony na wybrzeżu Atlantyku od wieków odgrywa ważną rolę administracyjną, polityczną i handlową. Kiedyś siedziba piratów, dziś stolica kraju. No i w końcu chwila ukojenia. Trafiliśmy od razu do Ogrodu Andaluzyjskiego, który jest podobno takim najbardziej spokojnym miejscem w Rabacie. Tak, a znajduje się w kasbie Udayas. Znajduje się on nad rzeką, zaraz tutaj przy parkingu. No i tutaj właśnie sobie przyszliśmy trochę odpocząć. Po tym parkowaniu, po tym wjeździe do szalonym do Rabatu. A w ogóle kasba to, przetłumaczymy to na polski, to jest twierdza. Także taka twierdza jest za darmo do zwiedzania. Można sobie tutaj odpocząć, a potem ruszyć w miasto. I my tak właśnie zrobimy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Medyna, czyli Stare Miasto, była jedyną zabudową Rabatu. Dziś zajmuje 50 hektarów. Stare kamienice wciąż zamieszkują ludzie. Jest też tutaj bazar, arabski suk, na którym można kupić wszystko. Zapachy przypraw i ulicznego jedzenia przyciągają tak, że nie sposób się oprzeć. Oui. No jak widzieliście, zakupiliśmy sobie takie marokańskie burgerki. Petarda, normalnie masakra, baranina, smażona, cebula, harissa, sos pomidorowy, ryż smażony na jajkach. Nie wiem, no, co tam jest. Taka ogromna buła za 1 euro. Za 1 euro, tak. 10 dirhamów. Przepycholne. Prawie zjedliśmy. W ogóle te smaki jakie super. Harissa. No i opuszczamy ten rabacki suk. Po naszemu, po polsku, to jest po prostu bazar, targowisko. Tak, i jak będziecie w Maroku, to najlepsze właśnie jedzenie jest u takich lokalnych sprzedawców i tam, gdzie jest największy tłok. Tak nam się wydaje, tak. My obserwowaliśmy przez chwilę, gdzie najwięcej przychodzi ludzi.
takich miejscowych. Miejscowych, no i u tego pana, co kupowaliśmy, było po prostu to mistrzostwo świata, a jeszcze bardziej utwierdziło nas w przekonaniu, że ma dobre jedzenie, był fakt, że przyjechał pan na motorze i wziął tych bułek chyba z 8. Czyli musi być dobre. Całe to stare miasto, przez które przed chwilką spacerowaliśmy, przez ten bazar, jest otoczone tym murem. Wyszliśmy już teraz poza mur i idziemy w stronę wieży Hasana II. No i chcemy też zobaczyć mauzoleum Mohameda V. Słońce po prostu tak świeci, ale jak zdejmiemy bluzy, to nagle się robi po prostu zimno, bo wieje zimny wiatr. Tak, jest chłodny. I tak nie wiadomo, jak tu po prostu iść ubrany. To, co za mną widzicie, to wieża Hasana, która miała być największym minaretem na świecie i częścią meczetu Hasana, który nigdy nie powstał. A to, co tutaj widzicie, te wystające słupy, to są kolumny, które właśnie pozostały po niedokończonej budowie. A z drugiej strony placu rozciąga się piękny mauzoleum Muhammeda V. Pochowani są tutaj też jego dwaj synowie, Hasan II i Mulaj Abdullah. Jest budowlą bardzo młodą, bo powstało w 1971 roku, a ciekawostką jest to, że zostało zaprojektowane przez Wietnamczyka. Mauzoleum w całości pokryte rzeźbionym białym marmurem mogliśmy podziwiać tylko z zewnątrz. Niestety wejście dla zwiedzających jest zamknięte od czasów pandemii. W Rabacie miesza się tradycja i europejskie wpływy. Powstają nowoczesne budowle takie jak Grand Theatre de Rabat, Wielki Teatr Narodowy, czy Bank of Africa Tower, drugi co do wielkości wieżowiec w Afryce. Szybko wróciliśmy do starej Medyny, aby zagłębić się w miejsca mniej uczęszczane przez turystów. Popatrzeć, jak żyją tu ludzie i zrobić drobne zakupy. Są to ciastka dobre. Doszliśmy troszeczkę od takiej głównej, od głównego bazaru i to już jest wszystko inne, powiem wam szczerze. Czy dzieciaki szaleją, ale jest też fajny klimacik. I opuszczamy już Rabat. Wyjazd z Rabatu aleją Muhammeda VI totalnie nas zaskoczył. Dobra organizacja ruchu, sygnalizacje świetne, brak dotychczasowego chaosu. Jak widzieliście, droga z Rabatu była imponująca, jak na marokańskie drogi. Minęliśmy chyba wszystkie ambasady, a raczej pałace, bo wyglądały no, po prostu jak jakieś nie wiadomo jakie rezydencje. No i dojechaliśmy tutaj do tej miejscówki, w której stoimy sobie kilka dni. Odpoczywamy, trochę pracujemy, jest cicho, spokojnie. No, czujemy się tutaj mega bezpiecznie, bo przechadza się tutaj wojsko, policja.
No jest strasznie dziwne miejsce. Nikt nas nie zaczepia, nikt się o nas nic nie pyta. Stoimy sobie w takim korkowym lesie. Budzą nas ptaszki, jest cicho, spokojnie. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w sumie. No to jak Monika nie wie, gdzie jesteśmy, no to ja powiem. Jesteśmy około 16 km od Rabatu, na wschód. Są tutaj same rezydencje, jakieś pole golfowe, stadni na koni, cisza, spokój i tak jak Monika mówiła, nikt nas o nic nie pyta. Wczoraj wybraliśmy się na wycieczkę rowerową, żeby tutaj pozwiedzać tą okolicę. Odkryliśmy fajne, powiem wam szczerze, ścieżki rowerowe tutaj w tym lesie. Było po prostu masakrycznie jechać wśród tej roślinności, wśród tych drzew, całkiem innych niż w Europie. No i naprawdę jest czadowo. Monia, starczy już tego chillowania. Musimy się zabrać za naszą instalację hydrauliczną. No, bo mamy taki problemik. Nie wiem, czy to był wpływ na to, że ona zamarzła trochę, pamiętacie, w zimę? No, ale trzeba do niej zajrzeć. Okej, okay. Łaha, łaha. Czyli okej, okej. Problem mamy taki, że słyszycie w tym momencie, pompa cały czas pracuje. Nie wiadomo, o co chodzi, dlaczego się włączyła sama. No, odkręcam kran, leci trochę woda. No i teraz dopiero po chwili przepuszcza powietrze. Czy na zimnej, czy na ciepłej wodzie po prostu tak właśnie psiknie to powietrze. Zużywa to bardzo dużo prądu. No musimy coś z tym zrobić, bo i też więcej wody zużywamy przez to. No i tak troszeczkę nie wiem, o co chodzi, ale napisałem rano do Huberta. Wraz z Amandą budują wspaniałe camperwany. Mają profil na Instagramie, który się nazywa Awantura Campers. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany wybudowaniem kampera, to wbijajcie do nich. Po prostu są niesamowite. Wykonują bardzo profesjonalną pracę. No, ale do naszego problemu wracam. Hubert mi odpisał, żebym jeszcze raz sprawdził całą instalację, że może gdzieś zasysać powietrze. Ja myślałem, że jak jest gdzieś jakaś nieszczelność, to woda po prostu leci na zewnątrz. Nie pomyślałem, że przy zakręconych kranach, jeżeli jest gdzieś nieszczelność, to będzie też wsysało powietrze do środka i woda będzie się cofała do zbiornika. Także teraz właśnie przelecę zaraz całą instalację i przejrzę, czy nic się takiego nie dzieje. Przesłucham może, tak. Wczołgałem się tutaj wszędzie, gdzie tylko mogłem. Posłuchałem w bateriach, czy nie po prostu zasysa powietrza. I no wydaje się tu cały układ szczelny. I jeszcze zobaczę do bagażnika, bo może coś przy pompie się dzieje. Ale tutaj nic się nie dzieje. To jest wszędzie sucho. Zbiornik sprawdziłem już wcześniej. Ten akumulacyjny, o ten niebieski, wyrównałem tam ciśnienie, bo było trochę niskie po zimie. Tu jest dojście. No i pięknie, bąbelki idą z pompy pod opaską zaciskową. Haha, no i proszę bardzo, rośnie bańka nam w przewodzie. Monika, włącz wodę. Tutaj normalnie bąbelki idą. O, dopiero teraz zassała wodę, słyszycie? Ile czasu trwało, żeby przepchać powietrze? Leci woda? Dobra? Próba generalna. Po godzinie czasu. Żadnych bulbonków. No i mam nadzieję, że problem rozwiązaliśmy. Skręcam tam wszystko, poładuję ten cały majdan, co mamy na wierzchu. Będziemy patrzeć, czy powietrze się tam z powrotem nie wraca, ale mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. Dzięki Hubert za poradę, za pomoc. A jestem mega szczęśliwy, tak się bałem, że to pompa, a nie wiem, czy tu w Maroku bym dokupił taką. Nie myć się 3 miesiące u siebie w wannie, tylko korzystać z kempingów trochę ciężko by było. Ale najważniejsze, że już jest wszystko ok. Yes! To my już teraz dalej łapiemy witaminkę D3. Wam życzymy miłej środy. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy chcecie te 2 vlogi w tygodniu. Czy wam nasze pyski się nie znudzą za szybko? Ale mamy tyle materiału, żeby się z wami dzielić. Chcemy więcej pokazywać takiego życia w wannie. W Maroku jest wszystko ciekawe, jest inne. Także w miarę możliwości będziemy się starali jeszcze w środę jakiś filmek zmontować. No nie gwarantujemy oczywiście, bo to zależy też i od internetu, i od czasu, ale będziemy się starali, żeby vlog był każdą środę i sobotę. Tak, oczywiście. Trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał, dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie i łapka w górę. Hejka! Hej.